Dzień dobry, kochani. Witam was z naszego domku, jak to nazywamy, na trudne czasy. Nie jest to na nasze trudne czasy, tylko ogólnie na trudne czasy. Jest piękna jesień za oknem. To tak bardzo zawsze mnie nastraja do tego, aby zacząć bardziej dbać o siebie. Zawsze tak jak jest jesień, to bardziej zaczynam biegać, spacerować, bo to jest naprawdę fajna pora, żeby zaopiekować się sobą, może tak troszeczkę wrócić do siebie. Mamy więcej czasu, wieczory są dłuższe. Jak wygląda moja taka jesienna rutyna? A przede wszystkim skupiam się na tym, żeby, no może teraz zrobię to bardziej, ponieważ ten czas, w którym budowaliśmy nasz domek, był bardzo intensywny. Mieszanie, praca, nie było takiego czasu, żeby bardzo skupić się na sobie. Ale teraz już wszystko się troszeczkę uspokoiło. Jesteśmy w takim momencie, że możemy zacząć dbać o siebie. Ja zawsze, od zawsze, jak tylko pamiętam, starałam się to robić, trenowałam, biegałam, starałam się pracować na to, co jest teraz, bo teraz mam już 51 lat i czuję się kompletnie fajnie w moim ciele, mam formę, mam kondycję, ale pracowałam na to już dużo wcześniej, może nawet nieświadomie, ale ćwiczyłam, zawsze starałam się pracować nad wszystkimi partiami mięśni, chodziłam na jogę. Jogę generalnie przerabiałam już 20 lat, spróbowałam każdego rodzaju, począwszy od takiej jogi dla początkującej, nie będę to rzucała nazwami, bo to możecie sobie poszukać, skończywszy na takiej dynamicznej jodze, Ashtanga yoga, ale najbardziej teraz do mi w tym czasie pasuje yoga powięziowa, czyli taka praca nad naszym ciałem. Zobaczcie sobie, co to jest powięź. Powięź, tak króciutko, to jest taki worek, w którym umieszczone są wszystkie narządy i ona ma jak gdyby taką pamięć i pamięta nasze stresy, nasze złe rzeczy i często potrafi się po prostu bronić w momentach, kiedy coś złego się dzieje, zaciskać się i zrobić przykurcze. Czasami mamy jakiś nieokreślony ból, a to jest związane właśnie z powięzią. Dlatego też joga powięziowa bardzo, bardzo mocno pomaga. A przede wszystkim jest odprężająca, rozciągająca, nie taka intensywna, w niej się nie popychasz, w niej idziesz do momentu, kiedy czujesz się dobrze. Zresztą tak z każdym sportem powinno być, żeby ten sport przynosił nam efekty, to on musi stać się przyjemny. Oczywiście wiadomo, że jeżeli zaczynamy trenować intensywnie czy zawodowo, no to czasami jest ciężko, ale myślę, że już w takim sporcie amatorskim, szczególnie już w wieku po 40 roku życia, nie powinno się popychać, powinno to stać się wręcz przyjemnością. Chciałam wam powiedzieć, co ja robię jeszcze oprócz sportu, więc odżywianie. Odżywianie to jest podstawa w ogóle zdrowia, również tak samo jak ruch. Wszystko musi tak holistycznie się związać. Ruch, odżywianie i psycha, tak? Myślenie. Zadbanie o siebie z tych trzech stron przynosi bardzo duże efekty. Więc co ja robię, to wam w tym wszystkim opowiem. Co daje mi takie efekty, że jest tak, jak jest teraz. Mam taki balans, wszystko jest ok. Popatrzcie sobie. Dzień zaczynam nie od patrzenia w media społecznościowe, zaglądanie do komórki, a od przeczytania nawet jednej kartki książki. Taką rutynę miałam kiedyś i pragnę ponownie do niej wrócić. Dzień zaczynam również od szklaneczki ciepłej wody z limonką. Po czym wychodzę na zewnątrz i patrzę w stronę słońca, albo zaczerpnąć takiego prawdziwego światła. To naprawdę daje takiego kopa lepszego od kawy. Teraz staram się wprowadzić codzienny trening, czyli zacząć ponownie biegać.
Ja akurat mam taki przywilej, że wychodzę z domu i mam kółeczko 5 km i to mi daje naprawdę taki bardzo fajny zastrzyk na cały dzień. Słuchajcie, cisza totalna. I niektórzy mówią, że nie potrafią się uspokajać, czy nie pasuje im cisza, bo są ekstrawertykami, potrzebują ludzi, ale czy ekstrawertyk, czy introwertyk jest poddany działaniu tych wszystkich bodźców, które na nas działają na zewnątrz w pracy. I to wywołuje w nas negatywne związki nawet, które działają toksycznie na nas. I warto tak naprawdę znaleźć sobie takie miejsce, gdzie jest cisza i spokój. I wtedy też jest moment na to, żeby spotkać się ze sobą. Bo tak w takim biegu my zapominamy o sobie, zapominamy o siebie dbać. Mam nadzieję, że dbacie o siebie w jakiś sposób. A jak nie, to zapraszam do tego. To jest jedna z moich jesiennych rutyn. W ogóle jesień nastraja do takiego dbania o siebie. Dla mnie. Ja zazwyczaj jesienią więcej spaceruję, więcej się ruszam niż latem. Taki fajny nastrój jeszcze jest w jesieni. Te kolory jeszcze na razie jest zielona, ale później już tak fajnie będzie. Więc zachęcam Was do dbania o siebie. Taki spacer tak naprawdę to angażuje bardzo dużo mięśni nieużywanych na co dzień. Jeszcze zazwyczaj chodzę z kijkami, dzisiaj jestem bez, bo troszeczkę biegłam, trochę idę, więc zostawiłam kijki. Ale kijki to jest też angażowanie takich mięśni, których nie angażujesz w bieganiu. Więc fajnie. I też nie popychajcie się, nie kopcie się, że coś trzeba robić na siłę. Wybierzcie sobie taki ruch, który sprawia Wam przyjemność. A myślę, że spacer każdemu. Tylko trzeba się też zmobilizować do tego, żeby wyjść. Wystarczy pół godzinki wcześniej. Jeżeli to jest taki dzień zabiegany, to jakieś nawet 10 minut ćwiczeń. Jest właśnie taka moja jedna z jesiennych rutyn. Niektórzy z Was pewnie lubią takie sporty grupowe, ale ja wybrałam takie sporty, gdzie treningi w samotności. Nawet jeżeli wybiegamy razem z moim partnerem, to raczej się rozłączamy, bo ja uwielbiam takie spotkanie z naturą, z sobą. Można jeszcze troszeczkę pomyśleć nad tym, czego potrzebuje mój organizm, czego ja potrzebuję. Bo na co dzień w biegu to czasem zapominamy o tym. Zapominamy o sobie, nie? Żeby obieganie to jest jedna z moich rutyn, szczególnie jesiennych, tak od 3 do 10 km. I super. Dystanse to zależy, jaki miałam dzień, jaki się czuję, jakie zbiory. To nie popycham się tyle, ile mi to sprawia przyjemność. Więc tak nie róbcie, że na siłę coś robicie. Nawet jak z przyjemnością przebiegniecie kilometr, to będzie super. Kilka ćwiczeń rozciągających, uspokajających ciało po bieganiu, takich elementów z jogi.
A jeżeli chodzi o takim wewnętrznym z duchem, to wybrałam sobie mindfulness, czyli takie ćwiczenie medytacyjne, nauka oddychania, skupienie się wtedy na sobie. Jak nie wiecie, co to jest mindfulness, to polecam. Jest pełno takich miejsc, gdzie musicie się dowiedzieć w internecie. Mi to bardzo dużo pomaga i pomaga przede wszystkim nauczyć się uważności na siebie, uważności również na innych. Przez tą praktykę uczysz się widzieć siebie, czuć swoje potrzeby. To jest przede wszystkim nauka takiej uważności, a że wybieram też takie, a nie inne narzędzia. To jest też związane z tym, że borykam się z ADHD i to mi bardzo też pomaga w pracy nad tą przypadłością. Zresztą dużo ludzi coś takiego ma. Mnie to jest naprawdę stwierdzone w bardzo późnym wieku. Bardzo się zdziwiłam, że rzeczywiście to mi doskwiera. I jeżeli się tak jest świadomym tego, to naprawdę jest dużo narzędzi, którymi można sobie pomóc i wtedy jest fajnie, nie? Więc o 40 roku życia zacznijcie dbać o to, co o swoje ciało. Przede wszystkim tutaj polecam takie ćwiczenia oporowe, przede wszystkim rozciągające, ponieważ z wiekiem już nasze stawy zaczynają się kurczyć i żeby nie było tego takiego, wiecie, powrotu do małpy, to trzeba się rozciągać. To jest bardzo ważne i troszeczkę cardio. A jeżeli chodzi o młodsze osoby, to zacznijcie dbać nad rozwojem mięśni, nad również też rozciąganiem, nad kondycją, żebyście pracowali nad tym już na przyszłość. No, żeby nie było później z tym problemu, że w wieku 40 lat nie możecie wejść na drugie piętro, co nie? Także popatrzcie, co ja robię, nie wiem, mnie to pomogło, nie jestem jakimś specjalistą, ekspertem, ale a jak widzicie, mam 51 lat i świetnie sobie radzę. Oprócz takich rzeczy, które już mówiłam, związanych z jedzeniem, sportami, takimi ćwiczeniami mentalnymi, już morsuję. To morsowanie to zaczęłam niedawno. Bardzo mnie, już tam jest gdzieś filmik, wstawiłam o morsowaniu nieraz na TikToku, więc chyba na moim malutkim kanale na YouTubie to również jest. Natomiast morsowanie jest coś takiego, że przede wszystkim dużo daje dla łamania swojej psychiki. To jest coś, co staje się niemożliwe, staje się możliwe. A potem to się przenosi na życie, że rzeczy bardzo trudne zaczynają być dla ciebie bardzo łatwe. A druga sprawa to jest też zdrowie, bo zimno pozytywnie wpływa na nasz organizm. To sobie poczytajcie, a przede wszystkim przesłuchajcie sobie mój filmik na temat morsowania, bo tam wszystko mówię. Nie będę się już tutaj powtarzała. No i jest ten moment, już się okres morsowania. Polecam osobom, nie morsują, a chciałyby zacząć morsować. To jest, że jest nie tak zimno. Możecie zacząć powolutku się hartować do morsowania. No, ja już morsowałam w temperaturze minus 20, więc były to przeżycia, no, ciekawe, że tak pokrótce. No, ale bardzo, bardzo mi się to spodobało i właśnie teraz już wchodzę w ten moment, kiedy przygotowuję się do takiego morsowania, czyli już są zimne prysznice, bo od tego też zaczęłam, jak zaczęłam się przygotowywać do morsowania, to przede wszystkim zaczęłam od zimnych prysznicy. Prysznicy? Pryszniczu? Pryszniców. Tak właśnie. Tak się zaczyna dzień. No i tak to wygląda, że czułam się w tym zdrowiu bardzo dobrze. Polecam wszystkim dobre odżywianie, ruch i pracę nad swoją psychiką. Jeżeli chodzi o odżywianie. O ile pamiętam, sięgam swoją pamięcią, to zawsze starałam się o tym myśleć. Szukałam zawsze, co jest zdrowe, przez te różne diety, sposoby odżywiania przechodziłam naprawdę milion razy. Już jako nastolatka nękałyśmy, bo też moja siostra też, moja mama gotowała dwa obiady, bo jedne były wegetariańskie, drugie mięsne. Więc było to już bardzo dawno w wieku, gdzieś tam liceum, studia i generalnie
I to było tak, że wegetarianizm mnie bardzo pociągał. Bardzo długo byłam na tym sposobie odżywiania. Wracałam do sposobu takiego zwykłego, normalnego ludka. Bardzo nie zwracałam na to, że na przykład węglowodany wodane są dla nas bardzo, bardzo, bardzo mocno szkodliwe, bo to jednak było takie promowanie tego w sporcie, że jednak węglowodany wodane tak, jak najbardziej na tak. No i szukałam, cały czas szukałam takiej odpowiedniej, optymalnej diety dla mnie. Ja nie polecam tego wszystkim, bo każdy musi sam dojść do tego, ale na przykład dla mnie keto sprawiła cuda. Ja borykałam się z migrenami i wiążę to z tym jak najbardziej. O tym też mówię w różnych filmach, dlatego teraz nie będę się tutaj rozwlekała na ten temat. Ale mi osobiście pomogła, nie mam już migren, ograniczenie węgli, taki, może to nie jest taka restrykcyjna, ortotoksyjna dieta keto, ale nisko węglowodanowa, po prostu wyrzuciłam kompletnie cukry proste, cukry złożone również i to mi naprawdę daje dużo siły, dużo zdrowia, czuję się dużo, dużo lepiej. Także polecam, no nie musicie z tego korzystać, bo to mówię, każdy indywidualnie musi podejść do tego i naprawdę doświadczyć tego, że to jest okej, okay, nie? Więc u mnie dieta keto sprawdza się bardzo fajnie. No i właśnie ze względu na to, że mamy jesień, ja już mówiłam, że bardzo lubię tą porę roku, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, więc zamierzam bardziej zadbać o siebie. Chcę włączyć się, być bardziej uważna na to, co robię, poświęcić sobie trochę więcej czasu. Jeżeli chodzi o odżywianie, takie naprawdę wejść w tą dietę keto porządnie. Również zacząć trenować od początku bieganie, bo zamierzamy, mamy coś, co chcemy zrobić z Jackiem, ale to może później, może Jacek wam to powie. Więc treningi, odżywianie, yoga i będę wrzucała takie króciutkie filmiki, będę wam pokazywała, co w dany dzień mi się udało zrobić.